Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Dzisiaj newsy. Newsy w niedzielę 20. Nie, dzisiaj jest 2 maja. 2 maja, ale kernele 2 maja, powiem to tak. Słuchajcie, o tym, że 400 tysięcy serwerów linuxowych zostało zarażonych przez jeden botnet. Tak, do kompletu Debian się zastanawia nad AI. Kilka wydań dystrybucji linuxowych, trochę o SBC. Również o dużo o Nvidia Xsync, czyli Nvidia, Wayland razem, serduszko te sprawy i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużając, gorąco zapraszam na słuchanie i oglądanie, bo tam trochę slajdów też sobie oczywiście jest, jak zawsze, z moim skromnym lektorstwem, powiem to tak. Gorąco zapraszam na film. Tym razem zapoznacie się z newsami w okresie od około 15 do 31 maja. Standardowo od najstarszych do najnowszych w miarę chronologicznie poukładanych do tego. Bardzo popularnym tematem ostatnio w świecie linuxowym, a dokładniej wśród posiadaczy kart graficznych firmy Nvidia, jest Explicit Synchronization, czyli jak to tłumaczyć, obsługa wyraźnej synchronizacji przy stosowaniu protokołu serwera wyświetlania Wayland. Najnowsze sterowniki Nvidia o numerze 555 wprowadzają początkową obsługę tej funkcji, ale temat dotyczy nie tylko środowiska graficznego stricte. 16 maja pojawiło się najnowsze wydanie Pipewire 1.2 w wersji Release Candidate, które także wspiera wcześniej wspomnianą funkcję. Wielu z Was kojarzy Pipewire jako serwer dźwięku, który zastąpił dotychczas używany w Linuxie Pulse Audio, ale Pipe to nie tylko dźwięk, ale i obsługa wideo, w tym ich przekazywania między różnymi programami w systemie. Nowa wersja Pipewire wprowadza także obsługę formatu Snap w Ubuntu i innych dystrybucji, które ten Snap obsługują. Dodano wsparcie dla kodeków Google Opus, LC3, SVB czy AAC-ELD, aby polepszyć strumieniowanie dźwięku przez technologię Bluetooth. Duże zmiany zaszły w obsłudze programu w formacie Flatpak. Tutaj głównie są to kwestie poprawy bezpieczeństwa, ale także poprawiono pracę na wielu wątkach procesora. Więcej informacji jest dostępne na oficjalnej stronie projektu Pipewire. Teraz coś dla maniniarzy, czyli posiadaczy wielbicieli Raspberry Pi. Po długim okresie czekania fundacja Raspberry Pi ogłosiła dostępność oficjalnej nakładki RPI M2 HAT Plus dla najnowszego SBC Raspberry Pi 5. Pajka w wersji 5 to m.in. czterordzeniowy 64-bitowy procesor Broadcom BCM2712 o taktowaniu 2,4 GHz ARM Cortex A76. Zastosowany jest tutaj układ graficzny Video Core 7 ze wspomaganiem Vulkan 1.2 i OpenGL ES31, a cały sprzęt jest nawet 3 razy szybszy niż czwarta wersja pajki. Co prawda od kilku miesięcy były dostępne nieoficjalne wersje takiej nakładki, umożliwiające podłączenie dysków M2, jednak wielu czekało na wersję oficjalną. Karta rozszerzeń oferuje możliwość podłączenia nie tylko dysków M2 w formatach 2230 oraz 2242, ale także np. akceleratorów AI. Całe urządzenie podłącza się do interfejsu PCI Express 2.0, które jest na płytce Raspberry Pi dostępne, a maksymalny dostarczany prąd to 3 A, jeżeli stosujemy oryginalny zasilacz Raspberry Pi 5. Transfery są na poziomie 500 MB w obie strony, a komplet zawiera także zestaw elementów montażowych. Cena tego zestawu to $12 i powinien być on dostępny u autoryzowanych sprzedawców RPI na całym świecie, także w Polsce. Coś dla użytkowników przeglądarki Firefox, czyli pojawia się nowa wersja szeroko stosowanej w linuxowym świecie browsera www. Wersja 127 beta, bo o niej mowa, to m.in. zaktualizowana funkcja zrzutów ekranu i możliwość ich zapisu w formatach SVG, XML i innych. Dodano także nową opcję zamknij zduplikowane karty w widżecie paska kart oraz w wyświetl wszystkie karty, a także w menu kontekstowym zakładek. Dodatkowo zaimplementowano obsługę rozpoznawania rekordów DNS HTTPS za pomocą systemowego modułu rozpoznawania nazw DNS w systemie Linux, Android 10 i nowszych oraz Windows 11. Zacytuję tutaj część wypowiedzi przedstawiciela Mozilla na łamach 9to5Linux. Wcześniej wymagało to włączenia DNS przez HTTPS. Ta funkcja umożliwia korzystanie z protokołu HTTPS
bez konieczności używania nagłówka Alt SVC. Aktualizuje żądania do protokołu HTTPS, gdy obecny jest rekord DNS i umożliwia szersze wykorzystanie ECH, stwierdziła Mozilla. W przeglądarce Firefox 127 wprowadzono także zmianę, która miała pojawić się w starszym Firefoxie 126, a mianowicie opcję pokaż sugestię wyszukiwania zyskującego popularność w menu ustawienia szukaj, służącą do wyświetlania wyszukiwań zyskujących popularność w wyszukiwarce Google w pasku adresu się tam to wpisywało. Jest to opcja domyślnie wyłączona oraz pojawia się długo oczekiwana funkcja blokowania banerów cookies. To oczywiście nie wszystkie nowości, po więcej zapraszam na stronę oficjalną Fundacji Mozilla i Firefox. Teraz coś z poletka dystrybucji linuxowych. 15 maja pojawiło się znaczące wydanie bardzo lubianego systemu Manjaro Linux 24.0 o nazwie kodowej Wednesday. Było to na dzień tamtejszy chyba pierwsze wydanie Linuxa z jądrem 6.9, co w wypadku Manjaro, które jest raczej zawsze około 2 tygodnie do tyłu za Archem, było dużym wyczynem. Jak wiadomo, sztandarowa, podstawowa wersja Manjaro jest dostępna z pulpitem XFCE 4.18, a dodatkowo oficjalnie wspierane są pulpity KDE Plasma i GNOME. Tak w wydaniu pojawiło się również w końcu Plasma wersji 6 wraz z KDE Gear 24.02 oraz KDE Frameworks 6.1, a pulpit GNOME otrzymał aktualizację do wersji 46. Deweloperzy Manjaro ulepszyli w tym wydaniu m.in. skrypty kompilacji oprogramowania z archowego repozytorium AUR dzięki zastosowaniu najnowszej wersji PMAC-a, a także wprowadzono możliwość instalacji kerneli LTS w starszej wersji 6.6 oraz innych. Wszystkie trzy edycje systemu są dostępne jako obrazy pełne i minimalne z jądrami Linux 6.9, 6.6 LTS i 6.1 LTS, a użytkownicy poprzedniej edycji Manjaro, czyli 23.1 Vulkan, po prostu mogą zrobić aktualizację systemu. Nie ma potrzeby instalacji systemu od zera. Cyberprzestępczość to niestety popularny temat, więc i w tym newsie trochę o tym temacie wspomnę. W połowie maja badacze z firmy ESET opublikowali dość nieciekawe statystyki dotyczące ataków na linuxowe, choć nie tylko, serwery. Jeden z największych, chyba z najstarszych botnetów o nazwie eBury oraz członkowie tej grupy są odpowiedzialni za atakowanie łącznie ponad, uwaga, 400 tysięcy serwerów opartych na systemach z rodziny Linux oraz BSD. Kradzieże tożsamości, kradzieże danych uwierzytelniających, czy rozsyłanie spamu i przekierowywanie ruchu internetowego na inne prawdziwe niż prawdziwe docelowe serwery nadal mogą dotyczyć około 100 tysięcy serwerów pingwinowych. eBury to także nazwa backdoora OpenSSH i jest on nadal stosowany od 2009 roku. Cytując witrynę helpnetsecurity.com, udokumentowaliśmy przypadki, w których eBury naruszył infrastrukturę dostawców usług hostingowych. W tych przypadkach zaobserwowaliśmy wdrożenie eBury na serwerach wynajmowanych przez tych dostawców bez ostrzeżenia dla dzierżawców. Doprowadziło to do przypadku, w którym hakerom z eBury udało się złamać bezpieczeństwo tysięcy serwerów jednocześnie, mówi Mark Etin M. Lively, badacz firmy ESET, który badał eBury przez ponad dekadę. eBury nie ma granic geograficznych. W prawie wszystkich krajach świata istnieją serwery eBury, których zabezpieczenia zostały skompromitowane. Ilekroć doszło do naruszenia bezpieczeństwa dostawcy usług hostingowych, prowadziło to do naruszenia bezpieczeństwa ogromnej liczby serwerów w tych samych centrach danych. Szczęście w nieszczęściu, ataki są w 99% ukierunkowane w stronę pieniędzy, informacji przemysłowych i korporacyjnych, ale jako zwykły domowy użytkownik Linuxa warto zachować rozwagę w tym, co i skąd instalujemy. Szczególnie tu chodzi o skrypty z AUR, czy na przykład z podejrzanych stron internetowych, skąd możemy pobrać sobie na przykład pakiety DEB, RPM i nie tylko. Linux to nie Windows, więc tu bezpieczeństwo jest dużo, dużo większe, ale jak to się mówi, najlepszym antywirusem i tu, i tam jest użytkownik danego komputera.
Pamiętacie wręcz ikoniczny odtwarzacz muzyki z lat 90. i początku lat 2000, czyli Winamp? Pod koniec maja 2024 roku pojawiła się ważna informacja od właściciela tego programu, a setki portali ją przechwyciło i ogłoszono, że Winamp będzie open source. Radość i brawa i nostalgia zapanowały w necie, ale szybko przygaszono ogień, który rozpalono. Okazało się, że jest to zła interpretacja słów przedstawicieli firmy Llama Group, która jest właścicielem programu oraz jego kodu zamkniętego. Zaczęło się wszystko od ogłoszenia, w którym m.in. napisano, cytuję, about Winamp.com. Winamp ogłosił, że 24 września 2024 roku kod źródłowy aplikacji zostanie udostępniony programistom z całego świata. Winamp otworzy swój kod dla odtwarzacza używanego w systemie Windows, umożliwiając całej społeczności udział w jego rozwoju. To zaproszenie do globalnej współpracy, w ramach której programiści z całego świata mogą wnieść swoją wiedzę, pomysły i pasje, aby pomóc w rozwoju tego kultowego oprogramowania. Ta decyzja, która zachwyci miliony użytkowników na całym świecie, skupimy się na nowych odtwarzaczach mobilnych i innych platformach. Na początku lipca wypuścimy nowy odtwarzacz mobilny, mimo to nie chcemy zapomnieć dziesiątków milionów użytkowników korzystających z oprogramowania w systemie Windows i korzystających z doświadczenia i kreatywności tysięcy programistów. Winamp pozostanie właścicielem oprogramowania i będzie decydował o innowacjach wprowadzonych w oficjalnej wersji, wyjaśnia Aleksandr Sobomudian, dyrektor generalny z Winampa. A jaka jest prawda? Zdecydowanie inna. Winamp nie udostępni swojego kodu na zasadach licencji open source. Jak później powiedział dyrektor generalny Winampa, Winamp pozostanie właścicielem oprogramowania i będzie decydował o innowacjach wprowadzonych w oficjalnej wersji. Wersja typu open source nosi nazwę Free Llama. Firma chce, aby programiści z całego świata wnieśli swoją wiedzę, pomysły i pasje, aby pomóc w ewolucji tego kultowego oprogramowania i, uwaga, właśnie ten kod, czyli pisany przez programistów, będzie dostępny publicznie. Nic innego do tego, znaczy nic innego, tak, poza tym kodem. Słuchajcie, i to wszystko tylko włącznie w wersji Windows, tak? Wersje na komputery Mac, Android i iOS nadal będą całkowicie zastrzeżone. Jak to się mówi, no i cały misterny plan w PiS. Pod koniec maja pojawia się kolejna wersja punktowa świetnego systemu Linuxowego, a mianowicie MX Linux 23.3 Libretto. Jest to trzecie wydanie oparte na wersji stabilnego Debiana 12, a dokładnie na jego podwydaniu 12.5. Zmiany w Linuxie wersji AHS, czyli Advanced Hardware Support, to jądro systemu 6.8.9, także w wersji podkręconej Liquiriox, o której mówiłem już na kanale. Mamy tutaj wprowadzenie tzw. kompresji ZSTD w przypadku remasteringu na ISO na żywo. Dotyczy to także Antixa Live. Zaktualizowano instalator OM, aby umożliwić wybór języka systemu przed rozpoczęciem instalacji, czy wprowadzono funkcję MX Local. Za jej pomocą można usunąć wszystkie pliki językowe systemu poza aktualnie używanymi. Nowości jest oczywiście więcej, w tym obsługa Raspberry Pi 5, czyli procesorów ARM. Oczywiście zaktualizowano dostępne oprogramowanie i odświeżono repozytoria z pakietami. Więcej informacji na stronie projektu MX Linux, na którą gorąco zapraszam. Końcówka maja to wielki czas dla posiadaczy kart graficznych i laptopów z układami firmy Nvidia. Pojawiła się długo oczekiwana wersja 5.5.5 beta sterownika z ulepszeniami obsługi protokołu Wayland i X-Wayland w systemach Linux. Największą nowością w nadchodzącej wersji sterowników graficznych 5.5 jest długo oczekiwana Explicit Sync, czyli na nasze wyraźna obsługa synchronizacji GPU dla Waylanda za pośrednictwem protokołu Linux DRM Sync Object V1, który niedawno został zaimplementowany w głównych wydaniach środowisk graficznych, takich jak GNOME 46.1 i wkrótce dostępny będzie także w KDE Plasma 6.1. Ma to usunąć większość problemów, jakie od miesięcy czy nawet lat dręczą posiadaczy kart zielonej firmy, a użytkownicy ci chcieliby korzystać z dobrodziejstw i nowości właśnie protokołu Wayland.
Cytując część artykułu z 9 to 5 Linux, inne zmiany w nadchodzącej serii sterowników Nvidia 555 obejmują domyślną obsługę oprogramowania sprzętowego GSP na wszystkich obsługiwanych je procesorach graficznych Nvidia, natychmiastową obsługę dla prezentacji trybu prezentacji dla Vulkan Wayland WSI oraz interaktywny monit dla instalatora Nvidia, umożliwiający użytkownikom wybór pomiędzy autorskimi zastrzeżonymi modułami kernela, a wersją otwarto-źródłową, także udostępnioną przez Nvidia jakiś czas temu. To wydanie dodaje także obsługę używania EGL zamiast GLX jako OpenGL ICD dla NVFBC, domyślnie włącza obsługę HDMI 10 bitów na komponent i zmienia minimalną wymaganą wersję Linuxa z jądra 3.10 na 4.15. No to Coco Jumbo i do przodu, czekamy na pełną wersję sterownika, która pojawi się w okolicach połowy czerwca tego roku. Kojarzycie malutkiego i lekkiego pingwina Alpine Linux? Omawiałem go na kanale jakiś czas temu i zresztą używam go na swoich maszynach wirtualnych w moim home labie na kontenerach w środowisku Proxmox. Pod koniec maja deweloperzy systemu udostępnili publiczne wydanie Alpine Linux o numerze 3.20 oparte na jądrze 6.6 LTS i wprowadzające wstępną obsługę architektury CPU open source, czyli RISC-V, oraz dodatkową możliwość instalacji pulpitu w wersji GNOME 46 i KDE Plasma 6. Pod maską nowej wersji Alpine Linux mamy tutaj m.in. komponenty takie jak LLVM 18, Node.js 2010 LTS, Python 3.12, Ruby 3.3, Rust 1.78, Krystal 1.12, Go 1.22 i .NET 8.0. Dodano także obsługę kompozytora kafelków Wayland, chodzi tu o Sway w wersji 1.9. Alpine Linux 3.20 jest dostępny do pobrania z oficjalnej strony internetowej w wersjach Standard, Extended, Netboot, Raspberry Pi, Generic ARM i Mini Root File System dla systemów 64-bitowych, czyli wiadomo x86-64, dodatkowo ARC64, czyli dla ARMA64, ARM7 32 bity. Mamy tutaj również 64-bitową architekturę PowerPC Little Endian, PPC64LE i IBM System Z, czyli te wielkie, wielkie serwery, o których też mówiłem wcześniej. S390X się to nazywa. Wrócę teraz na chwilę do Explicit Sync, ponieważ koniec maja 2024 to także wydanie sterowników środowiska MESA24.1. Gdyby ktoś nie wiedział, jest to tak zwany stack graficzny, w pełni otwarto-źródłowy, przeznaczony dla kart graficznych wszystkich producentów, łącznie z Nvidia. W przypadku Nvidia oczywiście mowa jest tutaj o sterownikach NUVO. Największą nowością w wydaniu stosu graficznego MESA24.1 jest implementacja jawnej synchronizacji dla Vulkan X11 WSI, akurat gdy niedawno wydano implementację X-Waylanda dla tego właśnie serwera, tak? Począwszy od tej wersji, uważa się, że sterownik NUVO NVK Vulkan jest także gotowy do stabilnej pracy, a dodatkowo mamy tutaj sterowniki dla GPU Intela, nazywa się to ANV Vulkan. Został on przełączony na prawdziwe asynchroniczne powiązanie w VM i dodano także obsługę Intel Xe w celu zrzutu błędów, aby móc debugować ewentualnie zawieszenia procesora graficznego. Sterownik Broadcom Vulkan V3DV oraz RADV, czyli Radeon Vulkan Driver, otrzymały obsługę kilku nowych rozszerzeń Vulkan, co pomoże w ulepszeniu pracy lub w ogóle możliwości uruchomienia wielu gier z Windows w systemie Linux. Mesa 24.1 poprawia obsługę wielu gier, w tym The Finals, Enshrouded, Valheim, Oxygen, Not Clouds, Sid Meier Civilization 6, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Dota 2, WWE 2K24, Dirt 5, Super Tux Kart, Half-Life Alyx, Hellriders 2, Rage 2, Robocop Rogue City, Resident Evil 4, Selaco. Mamy tutaj poprawki dla Dying Light, dla Amnesii Dark Descent, Age of Empires 4, Fallout i Assassin's Creed Odyssey.
Więcej informacji na stronie projektu MESA. Gorąco zapraszam. Kolejny news dla ulubionych SBC, czyli komputery jednopłytkowe, a w dodatku oczywiście z RISC-V. Mowa o MILC-V Mars, czyli wysokowydajnym komputerze jednopłytkowym wielkości karty kredytowej. Zbudowany na bazie Star5JHJH7110, czterodzeniowe urządzenie obsługuje moduł EMC typu Plug and Play, a także do 8 GB pamięci LPDDR4. Płyta wyposażona jest w 3 porty USB 3.0, 1 port USB 2.0, port HDMI 2.0 obsługujący rozdzielczość 4K, port Ethernet RJ45 obsługujący PoE, czyli Power over Ethernet. Mamy tu także gniazdo M2EK do Wi-Fi i Bluetooth. Całość zawiera także czteroliniowy MiPi, MIPI CSI i dwutorowy MIPI CSI wraz z 40-pinowym GPIO. Dlaczego o nim wspominam w newsach? A dlatego, że nasz kochany, lub nie, Canonical, czyli firma, która stworzyła 20 lat temu jeden z najlepszych systemów Linux dla domowego usera, czyli całą rodzinę Ubuntu, wydała pod koniec maja tego roku zoptymalizowaną wersję Ubuntu 24.04 LTS właśnie dla tego urządzenia MILC-V. Cytuję portal 9to5Linux. Canonical wierzymy, że open source to najlepszy sposób na przyspieszenie innowacji, co motywuje nas do umożliwienia szerokiemu gromu społeczności open source pod parasolem Ubuntu rozwijanie tego sprzętu. Oprogramowanie typu open source jest cenione przez programistów i innowatorów, wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami, stwierdził Canonical. Słuchajcie, gotowe obrazy systemu są dostępne dla Star 5, Vision 5 2, Microchip Polar Fire, SoC, FPGA IC, CPIT Litchiri RVD1, Allwinner Neza i Sci-Fi Unmatched, a pobrać można to wszystko z oficjalnej strony Ubuntu. Są dostępne także obrazy wersji bez GUI, czyli tak zwane Ubuntu Server. Pamiętacie mój film, w którym przedstawiałem możliwości, jakie oferuje nowy, napisany w języku Rust, terminal ze wspomaganiem AI, czyli Warp? Bardzo potężne narzędzie z mnóstwem funkcji, w tym chmurą na dane i wbudowanymi funkcjami pomocy od sztucznej inteligencji, właśnie otrzymało obsługę architektury ARM. Dostępne wersje są rozpowszechniane w formatach DEB, czyli debianowych, RPM, czyli RHEL i Fedora i pochodne, a także jako obrazy AppImage czy po prostu TargZ do własnoręcznej kompilacji. Użytkownicy Windows nadal muszą jednak czekać na wersję dla swojego systemu. Co powinno ucieszyć fanów nowych i ciekawych technologii, program stał się dostępny więc dla posiadaczy wszelkiej maści płytek SBC, nie tylko Raspberry Pi, ale także dla komputerów typu Chromebook, czy nadchodzącego wielkimi drogami programcy AI. Słuchajcie, chodzi tu oczywiście o sprzęt oparty na procesorach Qualcomma Snapdragon X Elite X. Program można pobrać jak najbardziej z oficjalnej strony producenta projektu Warp. Pamiętacie aferę z backdoorem XZ oraz SSHD? Mimo kilku tygodni nadal nie rozwiązano wszystkich wątpliwości dotyczących tego, co zaszło i kto za tym tak naprawdę stoi. Jednak wieloletni programista XZ Leslie Collin powrócił za stery i przeprowadził audyt wcześniejszych zatwierdzeń XZ i wydał w końcu wersję XZ562 z całkowicie usuniętym backdoorem. To nie koniec dobrych wieści dla projektu. Leslie Collin ogłosił, iż Sam James stał się wspierającym opiekunem projektu XZ, a do tego wprowadzono wiele poprawek błędów związanych z budowaniem przy użyciu kompilatora Nvidia HPC SDK. Dodano także, porzucono obsługę funkcji pośredniej iFunk, która była używana przez backdoora XZ. Do kompletu wydano wersję XZ547 oraz 5.2.13 z wieloma poprawkami błędów. Trzeba pamiętać, iż infekcją była dotknięta wyłącznie seria XZ56, tak? Tylko wyłącznie 56.x. W ostatnim newsa wspominałem, że deweloperzy i Rada Gentoo oraz projektu NetBSD wyrazili niechęć i wprowadzili całkowity zakaz stosowania kodu pisanego przez AI w swoich projektach. Coś powoli zaczyna ruszać się także w
bliższy domowemu użytkownikowi projekt dystrybucji Linuxa. Mianowicie niedawno wybrany nowy lider projektu Debian, czyli Andrea Steele, wysłał wiadomość na listę mailingową Debiana, w której stwierdza, że rozmówcy nie są zjednani, nie ma konsensusu w sprawie stosowania sztucznej inteligencji w zasobach Debiana. Mówi także, że dyskusja była bardzo ciekawa, ale no niestety niewiele z tego wynikło. Z tego, co można było wywnioskować z całej dyskusji na dzień dzisiejszy, to poszczególne podzespoły będą decydowały, czy sztucznie generowany kod może się znajdować w pakietach Debiana, czy nie. Tak czy siak, decyzja ogólna będzie musiała kiedyś być podjęta, bo taka mieszanina kodu i niezdecydowanie wśród szeregach deweloperów Debiana do niczego dobrego nie mogą raczej doprowadzić. No zobaczymy, wszystko zobaczymy. Kończąc to podsumowanie dwóch tygodni majowych, wspomnę o dwóch sprawach. Pierwsza to kolejne przełożenie integracji nowego instalatora dla Fedory i RHEL-a. Miało to się stać najpierw przy wydaniu Fedory 39 pod koniec zeszłego roku. Potem mówiono o wprowadzeniu już do Fedory 40, co oczywiście miejsca nie miało. A co najśmieszniejsze, albo i nie, właśnie podjęto decyzję o prawdopodobnym przeprowadzeniu tej nowinki do Fedory 42, czyli będzie ona dostępna dopiero za rok. Inżynierowie Red Hata potwierdzili nową datę wprowadzenia następującymi słowami. Powodem jest to, że nie mamy czasu potrzebnego na doprowadzenie projektu do kształtu, który chcielibyśmy dostarczyć użytkownikom w oparciu o opinie, które udało się zebrać. Mamy też inne prace nad Fedorą 41 i CentOS Stream 10, które chcielibyśmy wykonać, co ponownie ogranicza nasze możliwości w zakresie projektowania interfejsu www. My, Fesco i Fedora QE, musimy zdecydować, jak sobie z tym wszystkim radzić. Naprawdę przepraszamy, mamy nadzieję, że spodoba Ci się nowy interfejs sieciowy, kiedy będzie gotowy. Wśród prac wykonywanych przez zespół Anacondy nad Fedorą 41 znajduje się uczynienie Anacondy natywną aplikacją internetową, zamiast poleganie na tym, co było. Ta natywna obsługa Waylanda umożliwi także przejście z VNC na RDP w przypadku zdalnych instalacji GUI. Zatem przy odrobinie szczęścia nowy interfejs może się pojawi w 2025 roku. Fedorze 42 może. Ostatni news na dziś to ogłoszenie przez firmę Canonical dostępności nowego jądra RT, czyli jądro czasu rzeczywistego dla najnowszego Ubuntu 2404 LTS. Nowe jądro czasu rzeczywistego jest oparte na jądrze Linuxa 6.8, podobnie jak samo Ubuntu 2404, ale ze wszystkimi poprawkami preamper RT zastosowanymi w wymagających w czasie rzeczywistym rzeczach. Kompilacja jądra czasu rzeczywistego jest dostępna dla architektur x86, 64 i AR64. Ubuntu 2404 LTS kernel RT jest dostępne za pośrednictwem Ubuntu Pro, czyli usługi korporacyjnej subskrypcyjnej oferowanej przez firmę Canonical. Oczywiście Ubuntu Pro można sobie włączyć także samemu dla bodajże 5 urządzeń, tak? No, tak jak o tym nieraz tutaj Wam wspominam. Słuchajcie, kończymy temat. Mam nadzieję, że te newsy zainteresowały. Parę ciekawych informacji się pojawiło. Fedora znowu zawaliła, znaczy nie Fedora, tylko no wiem, oni nie mają czasu, zajęci i tak dalej, i tak dalej. Świetne wiadomości dla wszystkich posiadaczy Nvidia, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie tego kanału. Zobaczymy się w następnych filmach już niedługo na kanale Świat Linuxa. Dzięki jeszcze raz, gorąco pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.